witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj już 11 odcinek przed nami. 11 odcinek. Czy to już drużyna piłkarska? Ach, ja jestem słaba w sporcie. Jak jesteście dobrzy, no to dajcie znać, słuchajcie. Co wam powiem? Na początku pewnie jesteście zdziwieni, bo mam zrobioną facjatę. Ja sama jestem zdziwiona, słuchajcie, ale wynika to z tego, że przed chwilą miałam makijaż i stwierdziłam, a, dobra, nagrywamy dalej, jedziemy z tymi saniami. No i zobaczymy. Tak się zastanawiam, czy coś dzisiaj mi z tego wyjdzie, bo ja mam taką tendencję, słuchajcie, że bardzo marszczę czoło, jak się maluję i później podkład zbiera mi się na czole i wyglądam jak dziad, a nawet bardziej niż dziad. Także nie wiem, no i pewnie jest to też trochę wyjście z tak zwanej tej, wiecie, korporacyjnej strefy komfortu. No bo ja jednak zawsze wolę robić oko i takie mam preferencje i myślę, że na razie tak zostanie. Natomiast spróbujmy. No jest to moje też drugie podejście do tego filmu, słuchajcie. Bo wczoraj jak zaczęłam robić ten film, to okazało się, że nagrałam cały, ale nie byłam w ostrości. A nie byłam w ostrości dlatego, że troszkę tam zmieniłam ustawienia stołu i aparaty, nieważne. Wszystko na mnie leciało. Także słuchajcie, spróbujemy dzisiaj zrobić czerwoną kreskę. Ja, wy i kolczyki świąteczne, które dostałam na imieniny i uważam, że są urocze. Nie wiem jak wy, ja to sobie będę, wiecie, no naprawdę shine bright like diamond i no coś się tutaj dzieje. Ale, płyńmy do brzegu. Co dzisiaj będzie? Dzisiaj sobie zrobimy czerwoną kreskę. I nie zrobimy jej pomadką, tak jak próbowałam, ale zrobimy tak, jak wy radziłyście zrobić, czyli za pomocą konturówki. Mam tutaj konturówkę z Eveline i jest to ona... A, wczoraj wam pokazywałam te zestawy. I jest to, słuchajcie, ta konturówka... O! Pochodząca z tego zestawu Oh My Lips. Ja mam w odcieniu 05 Red Passion. No i użyjemy sobie oczywiście pomadki. Usta zrobimy na czerwono również. Natomiast chciałabym też spróbować, słuchajcie, zrobić czerwoną linię wodną. I zobaczymy, co to będzie, no bo nie próbowałam tego. I razem zobaczymy, czy sprawa się rypnie, czy nie. No, to się okaże. No i oczywiście już mam zakorektorowaną powiekę, już mam bazę nałożoną. To jest ten cień Canvas z tej palety. Patrzcie w ogóle, jak on wygląda. On już przeżywa tak zwane wyżłobienie. Czy to widać? Mam nadzieję, że to widać. Natomiast skorzystamy sobie tutaj z tego cienia, po które rzadko sięgam, ale zastanawiam się, słuchajcie, czy Honey, czy Zen. Ale myślę, że zrobimy taki cieplutki, taki cieplejszy makijaż i sięgniemy sobie po Honey. Natomiast stwierdziłam, słuchajcie, że zrobimy sobie cienką kreskę czarną, taką bardzo, bardzo ultra cieniutką. No i po prostu później sobie poprowadzimy tę czerwoną kreskę, a tym cieniem Honey, tudzież Zen. No nie wiem, teraz się tak zaczęłam zastanawiać, bo podobają mi się obydwa. Ach, no i taka rozmowa, ja tu sama muszę decydować, co walić na powiekę. No dobra, także ten cień pójdzie na całą powiekę, później sobie zrobimy cieniutką czarną kreską przy pomocy mojego ulubionego eyelinera z Eveline Precise Brush Liner. No i na to nałożymy sobie tę czerwień, zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem bardzo ciekawa, tak jak wspominałam, facjata jest już zrobiona, ale mimo wszystko i tak pewnie wam się pokażę na końcu w świetle sztucznym, żebyście mogli zobaczyć, czy ten makijaż wam odpowiada, czy jest to coś, co można by skopiować, można się czymś, patrzę tutaj highlight, czy on się zgadza. To jest ten z Happy Time, z tego duo uwielbiam. Czy się zgadza, czy się nie zgadza. Ja oczywiście tyle tego wstępu, że pewnie już wyłączyliście. Ale jeżeli nie wyłączyliście, no to zapraszam was do oglądania dalej. 11 odcinek, lecimy z tym, będzie czerwień i mam nadzieję, że będzie spoko. Także jedziemy. Okej, już jestem bliżej was, co oznacza, że po pierwsze nie oddychamy tak jak wczoraj, bo znowu próbuję sobie ustawienie z pudełkiem, no po prostu ja kombinuję gorzej, no gorzej niż słuchajcie w czasie wyprzedaży. No i tak, zanim zaczniemy, chciałabym was zapytać, słuchajcie, jakie byście mi polecili filmy świąteczne, bo mam w swoim dorobku już trochę obejrzanych. Natomiast ja bardzo lubię ten gatunek, taki łatwy, przyjemny, odmurzający. Oczywiście poza Kevinem i poza tymi filmami chyba w krzywym zwierciadle, ale ja też uwielbiam, słuchajcie, takie stare filmy, Cud przy chyba 34 ulicy, no takie stare z klimatem, nieprzekombinowane, wiecie, żeby mnie tam efekty specjalne za specjalnie nie interesują, no takie wiecie, proste, łatwe, przyjemne w odbiorze, także jakbyście mieli jakąś informację dla mnie, no to oczywiście zachęcam do podzielenia się w komentarzach i dajcie mi znać, czy wy również takie filmy oglądacie, czy to tylko ja, czy to tylko ja i Kevin z Nowym Jorku oczywiście, no bo
Nowy Jork. Halo Saba, jesteś w ostrości. A może chcecie, żebym się przybliżyła? Dobra. Nadal nie oddychamy. Dobra, i słuchajcie. Polecimy sobie z cieniem Honey. Jednak Honey. Na całej powiece. I korzystam tutaj z pędzla 231, co Iwa. No i oczywiście, jak zwykle, będziemy sobie robić prawe oko. Natomiast lewe oko poza kamerą. Tak wiecie, stresuję się, żeby tutaj nic mi nie wjechało zbyt mocno. No bo jak widzicie, no jak wiecie, bo to po prostu wydarzenie dzisiejszego vlogmasa, no facjatę mam zrobioną i tak się obawiam, że coś mi się tutaj będzie osypywać. Dlatego postaram się wszystko nakładać lekką ręką, a nie jak łopatą turbopigmentów. No nie. Dzisiaj nie będzie turbopigmentu, słuchajcie. No i co, wczoraj też nie było. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Okej, może następnym razem Wam pokażę, słuchajcie, wszystkie turbopigmenty, które posiadam jak do tej pory, bo bardzo często do mnie piszecie na Instagramie, jak pokazuję jakieś turboty w tej mojej paletce, a co to za turbopigment, a co to jest tamto. I właściwie nie robiłam aktualizacji tych turbotów. Patrzcie, jak ten cień wybija zieloną tęczówkę. Z tego się niesamowicie cieszymy. Dobra. Okej, ja tak go dokoptowuję, bo chciałabym jednak uzyskać taki, wiecie, kolor dosyć intensywny. No ale jak widzicie, lekko, łatwo i przyjemnie. Rozblenduję to sobie takim większym pędzlem, takim puchaczkiem. I puchaczek zwie się 221, to jest nadal co Iwa. Okej. Aż mi się przypomniały czasy, jak się uczyłam niemieckiego. Teraz już nic nie pamiętam, nic kompletnie bym nie powiedziała. Słuchajcie, kiedyś jeszcze zdawałam nawet maturę z niemieckiego. Co prawda podstawową, ale jednak człowiek coś tam umiał. Dzisiaj nie umie nic. Dobra, i jedziemy z dolną powieką. Pędzel mi się trochę przebarwił, ale to jest 230, co Iwa. Okej. Uwielbiam tę paletę Nabla Poison Garden. Naprawdę jest super. I faktycznie można w 10 minut sobie stworzyć makijaż. To jest taka paleta nie wymagająca zbyt dużo wysiłku. Zresztą, no, jak widzicie, ja się tutaj bawię, no bo lubię zabawę. Czytałam ostatnio jakieś tam komentarze, nie pamiętam pod czyim filmem, ale jak dziewczyny pisały, że one tam potrafią wstać o 3 w nocy, żeby się malować i tak dalej. Jeden był taki komentarz właśnie odpowiadający mojemu postrzeganiu makijażu, że ja lubię sam ten proces też. Więc jak ktoś pisze, czy nie szkoda ci czasu, czy wolisz sobie pospać, to jest tak samo jak ktoś na przykład, nie wiem, lubi wymęczyć się rowerem. Nie no, lubi jeździć na rowerze, czy przeczytać książkę, czy cokolwiek. No, to jest takie hobby po prostu. Biorę sobie troszeczkę tego cienia Canvas i sobie również pojadę, słuchajcie, tutaj, żeby usunąć ten nadmiar koloru. To jest takie szybciutkie blendowanie, takie łatwiejsze, aczkolwiek ja oczywiście później jeszcze dodaję. No durny człowiek jest, durny, nie? Dobra, przestań już, Saba, tyle, na co ci kobito. Dobra, jedziemy, słuchajcie, z kreską. Ale ładny ten kolor. Jedziemy z kreską i kreska będzie bardzo cieniutka. A przynajmniej taką w zamiarze mam. No dobra. Bo słuchajcie, cały czas z tyłu głowy mam to, że ja już mam ten makijaż zrobiony. Twarzy, facjaty. Dobra. Poczekamy oczywiście, zanim ona sobie wyschnie, ta kreska. Można by tutaj jeszcze nawet dopracować, żeby z linią rzęs się tutaj to ładnie połączyło. I ten koniuszek. Żeby to nie było na dziada, tylko było w miarę, nie?
Okej. Dobra, jedziemy z tym. Nastała cisza. No dobra. Wiecie, jakie mam wrażenie, że ja to robię na ślepo. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale jak mam oko zamknięte, to po prostu mam obawy. Spróbuję przy otwartym. No dobra, a może jeszcze bardziej, co? Jeszcze grubszą. Zróbmy tę kreskę, co? No i oczywiście tutaj jeszcze muszę uzupełnić. No ale wydaje mi się, że jak to mówiła kiedyś moja koleżanka, koło domu może być. Musi być bardzo ostry ten szpicek. Także ja sobie jeszcze polecę ze strugawką, tudzież temperówką. To jest taka trochę, jak widzicie, koronkowa robota. Natomiast taka dosyć opłacalna. No dobra. Tak to wygląda na ten moment. Nawet nieźle. Ale jako, że wspomniałam, że chciałabym, żeby ta kreska czerwona była również na linii wodnej, to tak też uczynimy. No i co? No dobra. Nawet trochę jej jest. Natomiast chyba lepiej by było właśnie, jakby ona nie miała jednak ostrej krawędzi. Postaram się skorzystać z tego, z tej końcówki, o, z temperówki, to co mi się, wiecie, jak to się brzydko mówi, uwaliło. O. No i teraz to jest to. Nawet soczewkę pomalowałam. No i nawet mi się podoba. Powiem wam. I wydaje mi się, że fajnie by tutaj... Patrzę, czy wiecie, czy tutaj jest w miarę czysto. Mogłabym sobie jeszcze oczywiście poprawić trochę tę czarną kreskę, co też uczynię. Dzisiaj rzęs nie będę przyklejać, natomiast wytuszuję sobie oczywiście rzęsy i mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający. No, na razie wygląda to całkiem nieźle. Dobra, słuchajcie, patrzcie na to. Ta metoda się u mnie nie sprawdza. Ta metoda sprawdzi się u kogoś, kto ma głęboko osadzone oczy. Bo patrzcie, co tutaj się zadziało. Mogłam oczywiście położyć czerwony cień na to i pewnie byłaby szansa, żebym się nie odbiła. Natomiast zastanawiam się, co teraz z tym zrobić i myślę, że jedynym ratunkiem będzie nałożenie tutaj błysku, co? No i dobra, słuchajcie, i w ruch poszedł Inglot i stwierdziłam, że w sumie dobrze się składa, bo użyjemy sobie ten cień Savlimno i ja tylko użyję go właśnie tak delikatnie, no tak, 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 tak. Tak tylko tutaj, o. I dzięki temu mam nadzieję, że trochę zniwelujemy słabiznę tego makijażu. Okej. Okay. Aha, no to teraz Saba przegięłaś. Przegięłam. Okej. Znowu dzisiaj nie mój dzień? No dobra. Ja to nakładam na Inglot, chyba już wspomniałam, ale nie zaszkodzi znowu wspomnieć. No powiem wam, że trochę jestem zawiedziona. A już myślałam, że będzie dobry pomysł na przyszłe makijaże. Ale faktycznie, no mogłam tam nałożyć cień. Dziad ze mnie, co? Dziad. A tutaj to trzeba będzie poprawić, bo no nie, nie, nie. Tak się nie godzi.
tak zróbmy, słuchajcie. Nałóżmy sobie cień, ja sobie nałożę czerwień z Rainbow Splash Palette. I nałożymy sobie czerwień na to, żeby nam się nie odbijało w przyszłości. No bo właściwie czego ja się spodziewałam? No jest to jednak produkt kremowy, więc no wiecie, no. Trzeba jakoś zabezpieczyć teren. I zabezpieczam ten teren za pomocą właśnie tego cienia. Ja to go sobie tak delikatnie wklepuję. No i mam nadzieję, że już będzie dobrze, ale muszę przyznać, że na linii wodnej bardzo mi się to podoba. Naprawdę, bardzo. I to tak podbija tęczówkę. Także zaraz widzimy się całościowo już podsumowanie. No dobra, widzimy się po raz ostatni w podsumowaniu. Powiem wam, że trochę, zresztą jak widzieliście, oczywiście było problemu z tym makijażem, no bo moja powieka jest nie taka jak trzeba i wszystko się odbija i trzeba sobie pomagać, więc jeżeli nałożymy kremowy produkt, no to muszę na to dać suche, co właściwie jest jasne, proste i logiczne, natomiast dla mnie chyba dzisiaj nie było, więc coś mi padło na mózg. No i co, jak się makijaż podoba? Dziwny. Dziwny. Czyli nie za bardzo? Nie. No to fajnie. No to fajnie. Dziękuję za opinię. Poproszę takiej już nie dawać. No dobra, no. No wiadomo, no makijaż jest faktycznie trochę dziwny, no bo to jest taki nieoczywisty wybór, prawda? Czerwona kreska, zwłaszcza na linii wodnej, no i... No, tak to wygląda dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Ja się cieszę, że sobie przypomniałam o tym cieniu. O tym Honey, właśnie z palety Nabli. Natomiast tutaj ten błysk, nawet ładnie to wygląda, nie ma się co czepiać, także no, drugie podejście do nagrania tego samego filmu, myślę, że może być, a mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej, bo widzimy się już jutro w kolejnym filmiku. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia do jutra. Cześć!